Hej, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wykorzystuję czas, że dzisiaj Laurka od rana sobie śpi dużo, więc wrzuciłam jedną którąś moich kwiatów i mam a la małą dżunglę pod prysznicem. Ale już zaraz je wyciągam i wkładam następny rzut. Dzisiaj jest piękny dzień, zobaczcie. Gulasz wołowy na winie i nie, że to co się na winie, tylko na winie, takim do picia na winie, uwielbiam. I tu do tego będą pieczarki, dwie papryki, i zjemy to sobie z ryżem. Także wybieram potrawy, które wiecie, dosyć szybko się przygotowuje. Dzisiejszy dzień należy do genialnych. Zobaczcie, gulasz. No co no, gulasz jak gulasz. Może i jakoś nie wygląda specjalnie. Jakbyście czuli ten zapach, to jest po prostu... Oj, takie coś. No i skończyły się piękne widoki teraz. Ja i moja gęba. Hej, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak widzieliście, zrobiłam przecudowny, wspaniały gulasz wołowy. I nie wiem dlaczego, kupiłam ponad 2 kg. Wiem dlaczego kupiłam ponad 2 kg. No 2 kg z małym kawałkiem i zamiast zrobić to z całości, to zrobiłam to z połowy, połowy zamroziłam i coś czuję, że jutro będę ją wyciągać i na pojutrze robić od nowa. Jezus, to miały być większe porcje, a coś mi się dzisiaj, nie wiem, dobra, nieważne. Więc jutro pewnie będę wyciągała te połowiny z zamrażalnika i robiła drugą część gulaszu. Miały być zwinki wołowe, ale gulasz zrobi się 100 razy szybciej, nie? Wiecie, pociachacie, warzywa też, cyk, cyk i się wszystko dusi, a zwijki pokrój, rozbij wszystko cieniusieńko, pozwijaj, usmaż i dopiero duś. Więc jest to zdecydowanie dużo więcej czasu, więc wybrałam wersję gulaszową. I słuchajcie, wykorzystałam te pół dnia dzisiaj, które jest cudowne. Mieliśmy nawet fantastyczną noc dzisiaj, znaczy ja miałam dobrą noc nawet z Laurką. I słuchajcie, posprzątałam sobie praktycznie połowę salonu tutaj, tą caluśką komodę. Musiałam się zająć wszystkimi kwiatami, a wiecie jak jest dubanie z kwiatami, a że ja tych kwiatów mam po prostu jedna śmierć była. No, niestety jedna śmierć. To znaczy, może i by coś tam z niego wykiełkowało, ale stwierdziłam, że już dobra, poleciał. Tak wiecie, jak w tenisa, do kosza. Mówię, nie będziemy się tutaj męczyć, więc jedna śmierć nastąpiła. Wszyściutkie je pokąpałam, porobiłam im dobrze, więc wykorzystałam ten dzień dzisiaj. Jeszcze czeka mnie sprzątanie calutkiej kuchni. Będziemy robili to z Dawidem na raty. I jak są takie dni właśnie jak dzisiaj, że Laurka właśnie jest taka naprawdę grzeczna, gdzie na przykład tutaj teraz śpi w Chico, to wiecie, to ja nie nagrywam, bo tego się nawet nie da nagrywać, bo to jest czasami tak, że... każda minuta jest na wagę złota, wiecie o co chodzi. Tu robię, na przykład już tu muszę jej smoczka wsadzić, albo coś tam pomachać, albo coś tam pomówić. Za chwilę kończę na przykład jedno i się okazuje, że trzeba dziecko nakarmić. I robię dalej i się okazuje, że za 20 minut ona znowu chce cyca, no bo ona jest jeszcze na tym etapie, wiecie, że cyc może być co 20 minut. I czasami tak jest, czasami jest to 3 godziny, a czasami jest to 20 minut, więc... Nie nagrywałam nic, bo tego się nie da nagrywać, bo każda minuta jest sekunda, jest na wagę złota, żeby cokolwiek zrobić. Więc jutro robimy sprzątanie łazienki, też na tej samej zasadzie. No może jej tam nie będę brała, bo jak środki czystości, chemia i tak dalej, to nie będę jej tam podtrumać. Ale jakoś sobie damy radę. Może jeszcze dzisiaj umyjemy, jak Dawid przyjdzie i się ją popilnuje. Nie wiem, no ogólnie Dawid mi pomaga, tylko że dzisiaj z racji tego, że ten dzień był naprawdę fajny, jak ona wstała, mówię, o laleczka, trzeba ten dzień wykorzystać na sprzątanko. No to wykorzystałam, zrobiłam jeszcze szybki gulasz. Naprawdę szybki, no bo co pokroić, wrzucasz i dusisz. No to dobra, to chyba my jeszcze zdążymy iść na spacer, póki jest widno, wiecie? Tylko nie wiem, czy nie będzie padać. Trudno, niech się dzieje co chce. Trudno, idziemy. No i się zaczyna, Mir. Jedziesz z nami na spacer? Mirusia? Mój Mir? Jedziesz z nami na spacer? Ale ty byś tam dyskutował, byśmy jechali, a ty między, wiesz, drzewami by było wow, 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 wow. Mir, lepiej jak zostaniesz w domu, wiesz, mój Mir? Tylko jak cię tu teraz stąd wyjąć? Nie mam śmiałości, Mir. Mir, no ja nie mam śmiałości ci tego zrobić, mój Mir. Boże, kocham mój Mir. O Boziu, zobaczcie, jakie to słodkie. Właśnie idziemy na dwór. I te paputki są przesłodkie i dobre, te ala buciki. Pełna wełna na Instagramie i ja mam jeszcze jedne.
takie brązowiutkie, prześliczne one są, Boże. Ja się rozpłynę, ja zjem te nuny teraz całe, Boże, Laurka, idziemy na dwór. Ale ty jesteś piękna, jakie to jest słodkie. Także jakbyście chcieli, to pamiętacie, dostałam właśnie od pani, która ma sklep i to jest pełna wełna. Na Instagramie tak się nazywa, no prześliczne, jejku, na pewno jakaś suitka pójdzie na Insta z twoimi raciczkami. Brum, 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 Ferrari. Witam was, przepiękna, spokojna, przynajmniej u mnie, złota jesień. I korzystając z okazji, chciałabym wam przypomnieć o naszym kodzie zniżkowym, cudownym, wspaniałym, który ja sama wymyśliłam, nie? A mianowicie hasło mój mir na minus 20% na cały asortyment, słuchajcie, w sklepie, gdzie ostatnio pokazywałam wam choinkę. I dostałam kolejną rzecz do przystrojenia mojej choinki, takiego kartki piękne, czerwone i srebrne, bo w takiej kolorystyce będzie moja choinka w tym roku, tak jak rok temu i dwa lata temu chyba. I pokażę wam je za chwilę, jak będziemy w domu. Stwierdziłam, że spacer mi dobrze zrobi, Laurce dobrze zrobi, więc wyszłyśmy na dwór. Chodzimy już 55 minut, więc myślę, że może jeszcze z 15 minut idziemy do domu. W zupełności taka godzinka wystarczy, no i mi też mózg dotleni, powietrze jest wskazane, żeby nie siedzieć w domu. Więc idziemy do domku. Dawid już będzie. Jakby Laurka nie spała, to może jakoś mi ją delikatnie przypilnuje. Znaczy, tatuś może ją przejmie w ten sposób. Mamunia zje obiadek i pokażę wam kokardki. I moje oryginalne hasło, kod zniżkowy, minus 20%. Mój mir. Jestem dumna z tego hasła. A wy? No dobrze, tak jak mówiłam, jesteśmy w domu i kokardki, jakie mam na choinkę, to są srebrne i czerwone. Srebrne są z takim pięknym brokacikiem, a czerwoniutkie takie. Naprawdę, jaki mój plan działania w tym roku jest boski. Nie dosyć, że małe dziecko, to jeszcze mam w planie podekorować dom w taki sposób, żeby do czerwca go rozbierać. A co, nie? No więc tak świątecznie się trochę ubrałam na czerwono, nie? Ja bym tak sobie gdzieś nawet na włosy przypięła. Pamiętajcie, hasło mój mir. Minus 20% na cały asortyment w sklepie. Wszystko w informacji pod filmem. Teraz czary Mary Diabeł. Stary, przenieśmy się jeszcze raz do sadu w tym momencie, w którym byłam wcześniej. Słuchajcie, zastanawiamy się nad kupieniem wakacji na wakacje, bo w ogóle porobili fajne, jak to się mówi, ubezpieczenia i w razie czego, gdyby znowu COVID szalał i nie można było nigdzie jechać, to nie tracimy pieniędzy i teraz znowu są te fajne oferty w biurach podróży, że wpłacacie 5% i w razie czego jest na przykład wykupienie takiego, chyba 70 parę złotych widziałam, chyba 75 zł, że w razie czego możecie przełożyć sobie wakacje, gdy to wykupicie, gdyby nie można było jechać, to w razie czego możecie przełożyć wakacje na przykład na przyszły rok i jeszcze było awaryjnie coś do wpłacenia, że chyba się nie traci zaliczki, ale nie wiem, czy dobrze przeczytałam. I ogólnie macie może jakieś porady, jak to zorganizować, co wziąć do samolotu, czego nie wziąć? Laurka, planujemy jechać na wakacje, no to Laurka będzie miała, nie wiem, no z 8, 9 albo 10 miesięcy, bo nie wiemy, w którym miesiącu pojedziemy. Co wziąć do samolotu, jak się przygotować, co zrobić z jedzeniem i tak dalej. I w ogóle mam dużo pytań o wózek, nie o wózek, więc jeżeli macie jakiekolwiek porady takie ze swojego własnego doświadczenia, to jak najbardziej możecie mi napisać, bo ja mam naprawdę bardzo dużo takich szczegółowych pytań, ale na razie się w nie zagłębiam, więc jeżeli będę chciała poruszyć ten temat, to na pewno zadam wam pytania takie szczegółowe, żebyście mi mogli pomóc i doradzić, bo no wy na pewno mi doradzicie w tym, no bo jak nie kto. A no i jeszcze samo wyrobienie dokumentów, bo nie wiemy, czy ogólnie naszym planem jest uderzyć w Europę, ale na przykład gdybyśmy chcieli jechać do Turcji, no to już musimy jej wyrobić paszport, a nie dowód tylko, nie? Więc samo wyrabianie dokumentów, muszę poczytać, jak to się odbywa i na ile czasu to jest, bo nawet nie wiem, naprawdę nie interesowałam się. Chociaż być może, jak znajdę dzisiaj chwilę czasu, to poczytam i zobaczymy, jak to się wszystko odbywa. No na pewno nie jest to trudne. Więc jeżeli chcecie, to w tym temacie też mi napiszcie, co i jak. A my jedziemy na obiad. Pewnie Laurka też na obiad.
I już niedługo ten magiczny miesiąc. Aż sama się boję, czy dam radę. Mam nawet jakieś wewnętrzne obawy, że niestety się nie uda, ale zrobimy co w naszej mocy, aby było tych filmów jak najwięcej. Żebyście sobie nie myśleli, że to wszystko jest tak pięknie, ładnie i kolorowo, to przed chwilą przyjarałam garnuszek z gotującym się ryżem i to tak wybitnie. I moim patentem na przypalone garnki jest Coca-Cola. Od lat. Kiedyś jak odkryłam ten patent, że Coca-Cola po prostu wlewacie, zagotowujecie, zostawiacie ją nawet na kilka godzin albo nawet na całą noc, później przejeżdżacie troszeczkę druciaczkiem i mówicie mi, że garnek jest jak nowy, nie? Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby przyjarać, a przyjarałam już kilka razy tak wybitnie mocno, żeby go nie doczyścić po Coca-Coli, także polecam bardzo serdecznie, ale nie mam Coca-Coli w tej chwili, więc na razie jest zalany wodą i wsypuję do niego soli i później jak będzie Coca-Cola, to go po prostu zagotuję, pogotuję go tak z 20 minut i wyłączę i zostawię na całą noc i wtedy umyję. Naprawdę jeszcze mi się nie zdarzyło, no chyba, że teraz będzie ten pierwszy raz. No i chodzi o to, że wiecie, Laurka teraz poszła spać, Dawid musiał wyjść, więc ja korzystam z okazji, żeby coś jeszcze do was pomówić. Polega to na tej zasadzie, że wiecie, myślałam, że będę inspektor gadżet i będę miała ręce takie albo nawet 8 par rąk i myślałam, że uda mi się trochę posprzątać, troszeczkę zająć się dzieckiem i w międzyczasie ugotować ryż. W ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że wpadłam na taki genialny pomysł, ale jak widać poległam. Nie udało mi się i poległ w tym przypadku garnek. I słuchajcie, ja sobie usiądę na chwilę i powiem wam, że to, co widzieliście przed chwilą, to było z dnia wczorajszego. A dzisiaj ten fragment filmu już jest z dzisiaj. O, na przykład chyba nie uda mi się niestety paznokci jeszcze pomalować, ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Jezu! Proszę bardzo, Laurka usypia u siebie, bo jest wykończona zabawą. Jak to Dawid się śmiał pod namiotem. Wiecie, jak patrzy już do góry? Normalnie masakra. No i Malwinka, mówią mi. No Boże, Malfiunia. O, nudno. Jesteś kolorystycznie dobrana do tego. Kontrastowo. I narzeczony, Mr. B. I mój mier. Malwinka, mówią mi. Proszę bardzo. Jakie mamy zainteresowanie? O, już nie mamy, bo kamera. No ogólnie, już to wyciągnęliśmy. Jest szaleństwo. Tu widzicie tę książeczka, ta harmonijka taka od Pauli. O tutaj, gdzie Laurka sobie siedzi i ogląda. No i Malwinka, twoja przyjaciółka, sukcesywnie i definitywnie, nawet wręcz ostatecznie próbujecie wyeksmitować z twojego namiotu. Śmiejemy się z Dawidem, że to jest namiot i dlatego będziemy mówili na to namiot. Tak? Chyba tak. Chyba tak. Tak? No dobra. Pani szaleje wzrokowo. Mój Boże. Pani tutaj siedzi koło mnie i jak widzicie, no niestety już przyszedł ten moment, w którym niestety nie udało mi się nic powiedzieć do was i wstawiłam jeszcze jeden garnuszek ryżu. Teraz pamiętam, żebym go, niech się wali, pali, muszę się go wyłączyć. I słuchajcie, no to co mówiłam przed chwilą, że ten fragment filmu był z wczoraj i my szaleńcy jednak kupiliśmy te wakacje, o których wam mówiłam. I w tej chwili rzeczywiście nie mam do was konkretnych pytań, będę je miała później w zbliżającym się terminie. Takim troszeczkę dalszym, żeby to jeszcze przeanalizować sobie w głowie. Ale jedno, jedyne pytanie, jakie mam w tej oto chwili, to jest wózek. Jaki wózek rzeczywiście będzie dobry, żeby go zabrać ze sobą do takiego dziecka, który się jest... No ona będzie miała wtedy 9-10 miesięcy, tyle wam powiem. Bo jeszcze nie wiemy, czy przypadkiem nie zmienimy terminu, bo termin też można ewentualnie ciutkę zmienić. Więc może o miesiąc przesuniemy, może o miesiąc przysuniemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale powiem wam tak, chodzi mi o wózek, nawet jeżeli polecacie jakiś droższy, to oczywiście ja, Karolina Promka-Kowalczyk, będę polowała na wózek używany. Bo jak żeby inaczej. Więc jeżeli już mi tutaj możecie polecić dla takiego właśnie bobaska 8-9-miesięcznego, co się sprawdzi, szczególnie w podróży w samolocie, żeby to mało miejsca zajmowało i żeby przede wszystkim to było praktyczne w użytku i żeby nam jeszcze posłużyło długo,
to bardzo serdecznie Was proszę. A później w międzyczasie, tak jak mówię, ja będę miała dla Was jeszcze mnóstwo pytań, bo jest... Ale wiecie, jakie pytania? Takie związane z samolotem. Dużo rzeczy nie wiem, mimo że latam, ale nie latam z dzieckiem, no bo nie miałam dziecka, no to nie wiem jednak w tej kwestii, jak to się zachować, co zrobić. I mam naprawdę kilka takich konkretnych pytań odnośnie właśnie podróży samolotem. Więc jeżeli Wy coś już w tej chwili chcecie napisać do siebie, to walcie śmiało, ja będę czytać i analizować i oczywiście pod, jak to się mówi, no dostosowywać wszystko do siebie, więc wakacje kupione, czy się zrealizuje, czy nie, no to wszystko pokaże każdy miesiąc, jak to z tą pandemią będzie i co się będzie ze światem przede wszystkim działo. No to dobra, słuchajcie, Laurka się bawi, jeszcze się bawi, zobaczymy, czy nie usypia chyba znowu. Taki ma dzień, wiecie, uśnie, Jezuśku kochany, zaczyna się baja, bongo i Armagedon. Absolutnie nie narzekam. Jest dobrze, tylko w tym momencie, gdy jest taki dzień, no to nie mogę zachowywać się niczym ośmiornica, gdzie wydaje mi się, że mi się to uda, a się jednak nie udaje, więc to jeszcze muszę troszeczkę opanować, że gdy ona ma taki markotny dzień, to ja nie uruchamiam wtedy 18 rąk, bo wtedy rzeczywiście się nie da za dużo zrobić, tylko wtedy ze spokojem. Jedną rzecz i ona, jedną rzecz i ona, bo jak tak znowu zrobię ze 3-4 naraz, to znowu poprzypalam wszystko, co jest tylko i wyłącznie możliwe. No ale wiecie, ja się jeszcze uczę, a ona się jeszcze uczy, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Czary mary, diabeł stary, zostawcie kciuka do góry, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć! Just a little bitter or sweet.